W międzyczasie zmieniło się prawo. Kończę moją szkołę ośmioklasową. Często to byli uczniowie, którzy przychodzili do swojej szkoły w wieku 6 lat, bo to była wówczas ta reforma. I w pierwszej klasie byli uczniowie 6 i 7-letni. I też oni w tym roku kończą edukację w szkole podstawowej. Byli to uczniowie także, no, którzy nie mieli łatwo. Wiemy o tym wspominałem troszeczkę. Klasa 6, zaczęła się pandemia. Wiemy, co to znaczy. To miesiące edukacji zdalnej, a więc brak kontaktu z rówieśnikami i z nauczycielami. Klasa 7 to samo. 8, znaczna część roku to samo. Którzy dzisiaj będą je otrzymywali. Myślę, że sam tego nie będzie robił, ale to już sam sobie w sposób dobierze. Jak on został zaproszony na scenę. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Będzie wręczał nagrody. Tu się będziemy dzielili pracą z panem burmistrzem teraz. Mamy dwa mikrofony. Może poproszę panią przewodniczącą Komisji Oświaty jeszcze do pomocy. Pani Ewa, od razu do pracy została tutaj poproszona. I tak jak powiedziałem, jak będę wymieniał uczniów, to w niektórych przedmiotach będzie kilkoro, w innych to będzie jeden, dwoje uczniów. Też byli uczniowie z tych miejsc wysokich, ale ze starostwa, z języka niemieckiego. Wśród uczniów szkół gminnych najwyższe trzecie miejsce zajęła Wiktoria Krawczyk. Prosimy bardzo następnie. Ale Wiktorii nie widzę. Nieobecna, są różne powody. Jak była uczennica, było łatwiej, a tu niestety będzie ciężar sama dźwigała pani Magda. Zajęła Hania Rybicka z SP nr 8. Zapraszamy. To przejście, ale to trzeba też. Tu jeszcze zdjęcie. Znaczy z doświadczenia wiem, że będą bardzo ładne. Zajął Korneliusz Kamiński. Zapraszamy. Nie wiem, czy da radę, bo wiem, że jest konfuzjowany. Panie burmistrzu, może zejdziemy do niego. Czy wejdziesz? Mówi, że da radę. Tylko on będzie musiał chodzić dwukrotnie. Prosimy także jego nauczycielkę, panią Magdalenę Ścisłowską. Pani Ścisłowska jest nauczycielką dwojga uczniów, i Hani Rybickiej, i Korneliusza Kamińskiego. Zajęła, wiemy, że dzisiaj już nie ma, Wiktoria Krawczyk, gratulujemy jej serdecznie. Miejsce w konkursie historycznym, zaczniemy może nie od pierwszego miejsca, od miejsca, które nie było na podium, ale tak wynik był dobry, że ten uczeń jest finalistą konkursu wojewódzkiego i tym finalistą jest Ernest Malek. Zapraszamy go na scenę. Oraz zapraszamy jego nauczycielkę, panią Joannę Mieczkowską. Ernest jest ósemki, ze SP nr 8. A ponownie... Zapraszamy. Pani Krzysiek jest uczniem SP nr 8, a jego nauczycielką jest pani Anna Jessa-Pawlicka. Pani Ania jeszcze idzie tutaj. Najważniejsze zdjęcia będą.
Dziękuję, serdecznie gratulujemy. Graficznym zajął Alan Kajkowski z Estebanem 6. Zapraszamy. Alan w tamtym roku był laureatem konkursu polonistycznego, w tym roku kolejne konkursy, a w roku następnym też ta czas. Po zdjęciach, tak? Pierwsze miejsce w konkursie geograficznym zajął Adam Sławka. Zapraszamy. Adam jest uczniem SPW8, a jego nauczycielką jest pani Anna Kruby. Również prosi za scenę. Na sam koniec. Konkurs biologiczny. I w tym konkursie trzecie miejsce zajęła Zuzanna Mucała z SPW8. Zapraszamy. Prosiła pana dwie uczennice na podium i prosiła też może od razu już osobę, która zajęła drugie miejsce w konkursie z drogi, Grzyb Franciszka. Jego nauczycielką jest w momencie pani Bartek Owalosz. Uczniem, który zajął trzecie miejsce w tym konkursie, jest Nikodem Głos z SPW8. Zapraszam. Program do szkoły. A jego nauczycielką jest SP numer IN. Gratulacje serdeczne, zdjęcia. Niepolice zajęła Nina Radkę z SP w Trzebieży. To wydwanie ze sceny skończy, będzie za chwileczkę. Nauczycielka już jest, a więc nie będziemy prosili. Pani Wisowska ma książkę najcięższą ze wszystkich. No, mam nadzieję, że poradzi sobie. Szanowni Państwo, jeszcze może pomocą dużo pana Cezarego Krzyszewskiego, Publicznego Rady Wojaku. Jak również pana Władysława Oświorkiewicza, członka Komisji Oświatowej. Chcieli pomóc, to szybciej wręczymy na moją komisję. Pan Cieszyński i pan Kośrowiec są zawsze obecni na tych uroczystościach, a więc tutaj mają doświadczenie. Drugie miejsce w konkursie fizycznym zajął uczeń SP Trzebieży Aleks Głowacki. Jeszcze są mężczyźni w szkołach. Niewielu ich zostało, ale... I to powtarza SP numer 5. Jest pan Michał Skolnik, zapraszamy. Oraz zapraszamy jego nauczycielkę, panią Sylwię Lesiak, również SP numer 5. Starał się nagrodzić. To jest zaległość. Jego laureata i uczeń także, jak państwo nie pamiętają, konkursu wojewódzkiego z języka polskiego został Alan Kajkowski, SP numer 6. Zapraszamy. Oraz zapraszamy jego nauczycielkę, panią Dorotę Miszkę. Ale oczywiście jest uczniem SP numer 6.
scenę do pomocy. Dziękuję. Powiatu nie było za dużo. Nie, ale jest równowaga. Ale w gminie są jeszcze siły znaczne, które na scenę mogą wejść. I tam. Był finalista z trzecie miejsce. Zajęła Martyna Rachowa, Paweł Fryks, Ester Trzewiery. Zapraszam. I tak, pierwsze miejsce w konkursie języka polskiego w naszej gminie, co nie jest częste, zajął. W konkursie matematycznym w naszej gminie w tym roku zajął Szymon Szpotber. Zapraszam. Gratuluję serdecznie Szymonowi. I tym, co wręczają nagrody, dziękujemy. Ale żebyście nie stąpili ze sceny. Na koniec to zawsze to, co najlepsze. I taki indywidualnie największy sukces w tym roku w konkursach zdają uczeń, który już był na scenie raz. Jest to Adam Stołapa, który nie tylko wyróżnił się na tym konkursie gminnym, ale także a jego nauczycielką jest pani Zuzanna Olczykowska. Nauczycielka od wielu lat gimnazjum 1, obecnie w ESP nr 8, a wiem, że w tym roku... Panie, panowie przewodniczący rad powiatu i rady miejskiej, rady miejskiej, członkowie komisji, szanowni państwo, drodzy uczniowie i wszyscy zgromadzeni w dzisiejszym dniu, się wydaje, że po dwuletniej, a nawet przerwie, gromadzimy się znowu, aby nagrodzić wszystkich, którzy pracowali przez cały rok szkolny, którzy może nieraz mogli wypoczywać, ale intuicję taką mieli, żeby pracować dla dobra, może i nauczycieli, i wszystkich rodziców. Także witam bardzo serdecznie wszystkich państwa i dziękuję nauczycielom, uczniom za wkład pracy, aby dzisiaj otrzymać nagrody przedmiotów w konkursie. Proszę państwa, co roku się gromadzili poprzednio, może nie było tak pięknie, ale w tej chwili mi się wydaje, że sytuacja dojrzała do tego, że będziemy się spotykać co roku i będziemy również nagradzać wszystkich. Dziękuję również za wspaniałe poczucie obowiązku do nauki i życzę, proszę państwa, wakacji wspaniałe, może będzie gorąco, może będzie zimno, ale rok szkolny 2022-2023 się niebawem rozpocznie i dlatego życzę wspaniałego wypoczynku i do zobaczenia w następnym roku, a może nawet na rozpoczęciu roku 2022-2023, bo niebawem się po wakacjach zacznie. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.